Jaką najgłupszą rzecz zrobiłeś z miłości? Ja już ci mówię, całowałem buty. Miałem 6 lat, zakochałem się tak bardzo w znajomej mojego najstarszego, 10 lat starszego ode mnie brata, że jak ona przyszła do nas do domu i poszła z moim bratem do pokoju, no właśnie, z moim bratem do pokoju poszła. To ja mając 6 lat całowałem jej buty. Bo tak. Buty zostały, czy jak ona leżała z bratem, to brat góra, a ty dół. A ja pod... Nie, bo buty zostały, tak. Lichota, jesteś dziwny, naprawdę całowałeś kobiece buty? 6 lat miałem, nie robiłeś dziwnych rzeczy mając 6 lat. No ale nie z butami. Naprawdę? No, no. Ale dlatego, że ona cię tak fascynowała, czy czułeś pewną tajemnicę? Czułeś, że to jest właśnie rodząca się seksualność? Że te buty, ten fetysz, nie wiem dlaczego, no nie mam pojęcia dlaczego, po prostu, no wiesz, czasami masz ochotę pocałować czyjeś buty. Szczerze? Ja nie mam takiej, ale za chwilę przyjdą goście, jak będziesz... Dlatego chodzę w kroksach. No tak, to nikt się nie... O Jezu. Ale to jest... Nie, bo jak kiedyś zadałem to, nie wiem, czy zadałeś, jak kiedyś zadałem to pytanie mojemu ojcu, co najgorszego i najgłupszego zrobił z miłości, to powiedział, że mnie. Także twoja odpowiedź mi się bardziej podoba.